kultura, na której opiera się globalizacja, jest w dużej, w ogromnej większości, ma swoje korzenie w kulturze europejskiej. Czyli ten element przeżycia czy odnowienia się kulturalnego Europy jest absolutnie podstawowy i model europejski, powiedzmy, współpracowania tego, co społeczne, z tym, co ekonomiczne i z tym, co efektywne, funkcjonował przez 30 lat, dzisiaj stanął prawdopodobnie dlatego, że zapomniano, że żeby funkcjonowała gospodarka, potrzebne jest zdrowe społeczeństwo. I mamy wrażenie, moje wrażenie jest, że nadrozwój zachowań, nazwijmy to techniczno-barbarzyńskich, w jakimś sensie promowanych przez rynki finansowe, ale nie tylko przez rynki finansowe, doprowadził do popsucia społeczeństwa. Mamy dzisiaj chore społeczeństwo. Więc jeżeli to społeczeństwo się uzdrowi, ono się może uzdrowić tylko samo w sobie, przez siebie, to nie to, że będziemy dotykali następnie linie budżetowe czy kredyt i tak dalej. Jest więź społeczna się w jakimś sensie naderwała. Może w Polsce mniej niż w innych krajach, ale jest naderwana. I odpowiedź na Pana pytanie przechodzi przez to, czy ta więź społeczna się nawiąże znowu, czy będziemy społeczeństwem indywiduum. Jeżeli się rozpadnie społeczeństwo, to nie ma przyszłości dla Europy. Nie ma przyszłości dla Europy, po prostu to jest zbyt kosztowne, to jest... Były cywilizacje, które rozpadały się, były cesarstwa, które padały, prawda, i tak dalej. Więc możemy wrócić do takiego czegoś. Jedyną tą wizją do przodu jest restauracja, znaczy odnowienie więzi społecznej i myślę, że tutaj rodziny w sensie szerokim, rodziny grają bardzo ważną tą jako miejsce wychowania, jako miejsce zaufania, jako miejsce współprodukcji, współkonsumpcji i również wielu świadczeń społecznych, które do tej pory, które przez 30 lat żeśmy przekazywali różnego rodzaju służbom, specjalistom i tak dalej, płacąc za to wysokie ceny. Więc myślę, to jest ten odwrót, jeżeli on się uda, to jest przyszłość Europy i chyba jest zagwarantowana, ale trzeba, żeby on zaczął się ten nawrót i mi się wydaje, że on jeszcze się nie całkiem zaczął. Znaczy, że diagnoza kryzysu jeszcze nie jest pełna. W tej chwili ta diagnoza systemowa z tym, co się dzieje w Hiszpanii, w tym, co się dzieje w Grecji, w tym, co się dzieje może zdarzyć w innych krajach, może ta diagnoza zostanie przyspieszona, że długi są niespłacalne, wobec czego nie trzeba tym obarczać starej, młodej generacji i ta historia więzi społecznej, którą trzeba wspomóc, czy to fiskalnie, czy to instytucjonalnie i tak dalej, żeby ona odżyła. Powoli, mi się wydaje, to zaczyna kiełkować, ale bardzo powoli, więc ja jeszcze nie chcę mówić, bo to może być bardzo szybkie, jak są duże kataklizmy, to się nagle to wraca, ale ja bym wolał, żeby dużego kataklizmu nie było.